To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest kolejny polski medalista z Igrzysk Olimpijskich w Tokio, sprawca najbardziej sensacyjnego medalu i to złotego medalu, Dawid Tomala. Cześć. Witam serdecznie, cześć. 32 lata na karku, to wiek w sam raz na olimpijski medal? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. No, czekałem na to bardzo długo, dojrzałem do tego medalu i teraz się z niego cieszę, więc jak najbardziej. Czyli można powiedzieć, że jesteś jednym z najbardziej dojrzałych polskich medalistów na tych igrzyskach. Jeżeli chodzi o rocznik, to chyba tak. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale no wiesz, no, są starsi, więc wiem, że jeszcze sporo przede mną. Nie, no jeżeli chodzi o moją konkurencję, to oczywiście jeszcze wiele lat przede mną tak naprawdę i to jest taki idealny wiek, żeby właśnie gdzieś ruszyć, że tak powiem, z kopyta i no i to się wydarzyło właśnie w Tokio. Czyli ta trójka z przodu to nie jest tak jak u piłkarzy, którzy już powoli myślą o emeryturze, chociaż dopiero się rozkręcają. Zdecydowanie tak, ale też warto zobaczyć, że na przestrzeni ostatnich lat jednak ten wiek u sportowców zdecydowanie podniósł się. Właśnie tak jak kiedyś piłkarz, który miał 30 lat, kończył karierę. No spójrzmy na Roberta, gdzie jest, oczywiście Roberta Lewandowskiego, gdzie no jest w szczytowej formie, a on jest rok starszy ode mnie. I nie wydaje mi się, żeby się chciał zatrzymywać w najbliższym czasie, więc to wszystko troszkę się zmieniło w stosunku do tego, co było kiedyś. Jak dbasz o siebie? To wiesz, jeżeli mówimy o treningach, no to jest stricte ustalone. Ja robię 2-3 treningi dziennie, 7 dni w tygodniu. Jeżeli mówimy o diecie, tak naprawdę nie mam żadnej diety. No ja po prostu mogę jeść, co chcę, bo wszystko, co zjem, to i tak przepalę. Dla mnie większym problemem jest to, aby skupić się na tym, żeby wręcz wciskać w siebie jedzenie, bo ja jestem troszkę takim niejadkiem i mogę sobie jeść, co chcę. Muszę jeść więcej niż chcę, może na takiej zasadzie. Ja stosuję bardzo mało suplementów, wiesz, też głównie jakieś izotoniki, jakieś tam rzeczy po treningu, żeby się odbudować, ale jest tego stosunkowo mało, gdy spojrzę na kolegów uprawiających inne dyscypliny. A co zjadłeś tego dnia, 6 sierpnia 2021 roku? Co zjadłeś na śniadanie? No to ciekawostka. Zjadłem sobie pół jakiegoś starego batonika, który znalazłem gdzieś w plecaku, bo wiesz, 6 sierpnia ja wstawałem o godzinie 2:30 i tak naprawdę ja nie miałem apetytu, no bo to był środek nocy i chciałem sobie po prostu coś tylko tam wrzucić na róż, no a nie miałem możliwości pójść na śniadanie, no bo wtedy śniadania jeszcze nie było, więc tam miałem w pokoju, to sobie przegryzłem. Właśnie był to jakiś baton, nie wiem skąd ja go wziąłem nawet, ale może jeszcze gdzieś ta połówka leży, bo no niestety, ale że tak powiem, nie do końca się rozpakowałem po igrzyskach, a już mija chyba 6 czy 7 tydzień po tym. To ten baton mógł troszeczkę zmienić kolor i stać się taki bardziej biały. Ale czyli co, chcesz powiedzieć nam, słuchaczom Kafe AZS, że zdobyłeś złoty medal na czczo? Na czczo? Nie do końca, ponieważ moja kolacja była bardzo obfita. No dobrze. Jadłem kolację o godzinie 21, a wiesz, pomyśl sobie, 21, a wstawałem o godzinie 2, więc tak naprawdę, a w międzyczasie ja no, próbowałem, znaczy no spałem, więc no tych kalorii w międzyczasie nie spaliłem dużo i nie potrzebowałem też tego śniadania zjeść obfitego, więc to jakby wszystko było, to nie był przypadek, to wszystko było ustalone w ten sposób, a na kolację zjadłem naprawdę sporo, bo 2 duże miski ryżu plus pizzę. I no było tego naprawdę, naprawdę wystarczające, jak się okazuje. 2 duże miski ryżu plus pizzę. No i potem no ja jadłem tą kolację chyba z 1,5 godziny, bo wiesz, no człowiek nie ma ochoty tak jeść, ale no musiałem to w siebie wcisnąć, żeby później mieć energię. No dobrze, to zostawmy już kwestie związane z posiłkami, a przejdźmy do twojej kariery. Nie licząc złota na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w Ostrawie w 2011 roku, to twój pierwszy, tak, znaczący międzynarodowy sukces. Czułeś przed igrzyskami w kościach, że tym razem zaskoczy, że tym razem możesz sprawić niespodziankę? Czy ten złoty medal był niespodzianką także dla ciebie? Był zdecydowanie niespodzianką dla mnie, bo mam w głowie oczywiście to, że jadąc na igrzyska zawsze walczę o najwyższe cele, zresztą nie tylko na igrzyska, ale znając przebieg
50 kilometrów, wcześniej 20 kilometrów, wiem, że na końcowy rezultat ma wpływ bardzo wiele czynników, czasami niezależnych od nas. I oczywiście było to zaskoczenie spore, ale jechałem z nastawieniem, że stając na starcie, mimo że nieznany wśród 50-karzy, stając koło mistrza olimpijskiego i rekordzisty świata, myślę sobie, że w tym dniu i w tym momencie wszyscy jesteśmy równi i stajemy na linii startu, więc wszystko może się wydarzyć i ja tam pojechałem jako taki underdog, nie miałem nic do stracenia i chciałem się pokazać z jak najlepszej strony, a też wiedziałem, że przed startem czuję się bardzo dobrze, zrobiłem bardzo fajną robotę, byłem z tego zadowolony. Nie spodziewałem się, że to wystarczy na zwycięstwo na igrzyskach, no ale jak się okazało, wystarczyło. 6 sierpnia, czyli w dniu zdobycia złota, dopiero po raz trzeci w życiu startowałeś na takim dystansie, na dystansie 50 kilometrów. Zgadza się. Po raz drugi ukończyłem. Kiedyś była próba, nie wiem ile to już było lat temu, myślę, że z 4-5. Wtedy przeszedłem 30 kilometrów i no właśnie to, o czym mówię. Problemy z żołądkiem sprawiły, że już bardziej bym się męczył, bo myślę, że bym ukończył te 50 kilometrów, ale fakt, że mógłbym sobie zrobić jakąś krzywdę i więcej tak naprawdę jakiegoś problemu niż pożytku było z tego. Nie przyniosłoby to ani pewnie w tamtym momencie jakiegoś minimum czy radości. No był to dla mnie, pamiętam, trudny start. Faktycznie, no trzeci start, a druga ukończona 50 w życiu, więc no to jest tym większe zaskoczenie dla mnie oraz dla środowiska całego, bo no nie było takiej sytuacji jeszcze w historii, żeby coś takiego się wydarzyło. A propos historii, to także twój i historyczny sukces, bo już zostałeś wiecznym mistrzem olimpijskim. Ostatni raz chociażże ścigali się w 2021 roku na 50 kilometrów. Jak oceniasz tę zmianę? Tę zmianę, by odebrać te 15 kilometrów i by na następnych igrzyskach ścigać się na tych 35? Powiem szczerze, że trudno mi to w tym momencie oceniać jeszcze, bo nie startowałem nigdy na 35 kilometrów, tak samo jak moi koledzy i nie wiem, jak się odnajdę na tym dystansie. No na 50 kilometrów okazało się, że mam co pokazać, dobrze się odnalazłem na tym, odpowiadało mi tempo. Na 35 kilometrów wiem, że będzie zdecydowanie szybciej, będzie to bliżej do 20, od której starałem się uciec w jakiś sposób, ale tak naprawdę w pierwszym momencie, gdy o tym usłyszałem, potraktowałem to i traktuję nadal jako wyzwanie i cieszę się, bo to jest coś, na co nie mam wpływu, więc muszę to przyjąć i dostosować się do tego, więc dla mnie kolejne wyzwanie, no i też być może kolejne zaskoczenie na kolejnych igrzyskach. I tego ci oczywiście życzymy. Słuchajcie, Kafa AZS. Naszym gościem jest Dawid Tomala, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Dawid, a na którym kilometrze zaczęło ci się nudzić? Zaczęło mi się nudzić tak naprawdę gdzieś na chyba 20 kilometrze już. Może nie tyle to na nudzić... początku. Tak, na początku, gdzie tak naprawdę zastanawiałem się, dlaczego my idziemy z tak wolnym tempem, które tak naprawdę nie było tak do końca wolne, tylko w moim odczuciu było naprawdę takie sobie przeciętne. I no i tak chciałem też wyczekać, bo no, to był trzeci start w moim życiu i nie wiedziałem, czego się spodziewać też po swoim organizmie, więc postanowiłem, że pójdę sobie jeszcze dalej z grupą, no ale w pewnym momencie już nuda niestety zwyciężyła i musiałem coś podziałać, żeby się tam dobrze bawić, bo ja zawsze traktuję zarówno trening, jak i przede wszystkim zawody jako dobrą zabawę, bo dla mnie od dziecka rywalizacja była czymś, co mnie strasznie napędzało. Zawsze chciałem wygrywać i pomyślałem sobie, że tego dnia to jest właśnie coś, co chcę zrobić, gdzie czuję się wspaniale i wiem, że druga taka sytuacja, taka okazja nie nadarzy się w życiu, no bo tej 50 już nie będzie i to też bardzo mnie nakręcało. No i ruszyłem sobie po 30 kilometrze, w ogóle nie odwracając się za siebie. Na początku raz spojrzałem w pewnym momencie, zobaczyłem, że już rywale są znacznie za mną.
i postanowiłem, że postawię wszystko na jedną kartę, no i pociągnę te sanki do końca. I pociągnąłeś i kiedy mniej więcej już wiedziałeś, że to złoto jest twoje, że już tutaj nic się złego nie wydarzy? Kiedy miałeś już ten spokój? W momencie, w którym wziąłeś flagę i z tą flagą zacząłeś dochodzić do mety? Tak naprawdę mogę powiedzieć, kiedy przekroczyłem linię mety, ale... To już tak na 100%. Tak, bo ja też nie chciałem dopuszczać do siebie myśli, że już jestem zwycięzcą, bo znamy historię. Robert też już miał, Robert Korzeniowski oczywiście miał już medal zagwarantowany w Barcelonie, a przed samym wejściem na stadion okazało się, że nie ma nic. No i to jest jakby coś, co w naszej konkurencji jest takie charakterystyczne, że nigdy nie możesz być pewny czegokolwiek do końca, gdyż sędziowie mają bardzo duży wpływ na to i tym bardziej, kiedy na ostatnich 3 kilometrach już bardzo mocno doskwierał mi ból nogi, miałem też w głowie taką myśl, że być może przez ten ból moja technika się pogorszy. Pewny byłem po przekroczeniu mety tego zwycięstwa, oczywiście wcześniej, gdy już miałem przewagę ponad 3 minut nad drugim zawodnikiem. Miałem duży komfort, ale tak jak mówię, nawet na chwilę nie chciałem się rozluźniać, dekoncentrować, czy już cieszyć sukcesem. Wielu zawodników celebrowało go zbyt wcześnie. Ja nie chciałem popełnić tego błędu. Czyli skromność i umiar popłaca. To także nie był łatwy dzień ze względu na warunki pogodowe. Było bardzo duszno i gorąco. Tak, w ogóle co najśmieszniejsze, organizatorzy właśnie zawody chodziarskie oraz maraton przenieśli z Tokio 600 km na północ do Sapporo po to, aby było chłodniej, jak zapowiadali 5-6 stopni różnica temperatur w tym okresie, tak zapowiadali. W dniu naszego startu było o 1 stopień cieplej niż było w Tokio w tym dniu, więc to też było dosyć zabawne. I koniec końców bardzo dobrze zaadaptowałem się do tych warunków. Dla mnie, wbrew pozorom, zmiana czasu była zdecydowanie trudniejsza niż adaptacja do tej wysokiej temperatury, no ale też pomogło to, co zrobiła dla mnie moja mama, więc te wszystkie kulery, które miałem na sobie oraz torby, które zakładałem, bardzo mi pomogły. Myślę, że na kolejnych zawodach zobaczymy już wielu zawodników, którzy będą korzystali z tego rozwiązania. Ale co dokładnie twoja mama zrobiła? Moja mama uszyła z jakiegoś starego prześcieradła wszystkie te kulery, w które wepchaliśmy lód przed startem i miały one za zadanie chłodzić moją szyję oraz ramiona. No i sprawdziły się fenomenalnie, ponieważ ja tego ciepła tak naprawdę nie odczuwałem tak bardzo, jak moi koledzy z tego, co mi powiedzieli po starcie oraz uszyła mi również torby, które sobie zarzucałem na szyję. Wielu zawodników tego nie przewidziało, a w momencie, gdy moja pętla ma 2 kilometry i co 2 kilometry ja sobie muszę zabrać wodę, izotonik, właśnie ten ice pack, który sobie zarzucałem na szyję oraz co jeszcze brałem? Aha, no i od czasu do czasu żel, więc ja mam tylko dwie ręce. Mam parę rąk, a nie mogę tego wszystkiego zabrać i wielu zawodników miało z tym problem. Ja sobie na spokojnie mogłem to na trasie wyciągać z tej torby, więc bardzo też dziękuję mamińci, że to uszyła tak naprawdę. No i trenerowi tacie, że wpadł na taki pomysł i jakby za wszelką cenę dążył do tego, żeby to powstało. No, musieliśmy to zrobić na własną rękę, bo gdzieś... No, nie było takiej możliwości, żeby coś takiego zakupić w innym miejscu. Czyli nikt z zawodników nie miał tak mądrych i przewidujących rodziców jak Dawid Tomala, reprezentant Polski. Rodziców serdecznie pozdrawiamy i gratulujemy tego czegoś, co w głowie im się pojawiło, gdy wpadli razem z tobą na ten pomysł. Zmieniając trochę temat, wspomniałeś przed chwilą o Robercie Korzeniowskim. Miałeś w domu, mieszkając ze wspomnianymi rodzicami, w domu, w swoim pokoju plakat z Robertem Korzeniowskim? Oczywiście, że nie. Nie byłem ogólnie fanem wieszania plakatów. Dla mnie jedyne plakaty, jakie były, to plakaty samochodów, bo od zawsze jestem byłem zawsze bardzo zajarany motoryzacją na maksa. Dla mnie największym w ogóle marzeniem to było zostać kierowcą wyścigowym albo rajdowym. No to się nie spełniło, ale no jak wiemy, aby ścigać się, do tego już są potrzebne naprawdę ogromne pieniądze, gdzieś tam sponsorzy, którzy muszą za nami stać. Myślę, że też sport motorowy w Polsce w przeciągu ostatnich lat stał się
popularniejszy niż był kiedyś. No też na pewno Robert Kubica bardzo gdzieś wpłynął na to, no był to pierwszy zawodnik w F1. To jest dla mnie tak naprawdę sportowiec, który jest jakimś moim idolem, oczywiście jeden z idoli, no gdzieś, gdzie po tym wypadku, który w oczach wielu przekreślił go już praktycznie z funkcjonowania w jakimkolwiek, nawet na co dzień, już nie mówiąc o takim sporcie, jakim jest F1, a on wrócił i pokazał, że może się dalej ścigać. Ja lubię takie nietypowe historie i ogólnie sportowców, których większość ludzi zapewne nie zna, a są oni dla mnie idolami. Gdzieś zawsze byłem też miłośnikiem sportów ekstremalnych i właśnie w tym kierunku lubię to po prostu oglądać, bo daje to bardzo dużo adrenaliny. To pozwól, że poznamy Ciebie choć trochę lepiej, bo nie będzie przesadą, jeśli powiem, że większość osób usłyszała o Tobie w momencie, w którym wystartowałeś, no i zdobyłeś złoty medal. Jak wygląda Twoje życie poza uprawianiem sportu? Ja uprawiałem ogólnie bardzo wiele zawodów różnych i miałem się czego mogłem, po to, aby móc spełnić swoje marzenie, czyli móc trenować i startować, ponieważ no jakby w tym sporcie nie było nigdy pieniędzy i ja się zawsze śmiałem, że dla mnie chód sportowy to jest moje hobby, na które sobie muszę zapracować, więc tych różnych prac było w moim życiu bardzo wiele i tym bardziej też doceniałem później to, kiedy miałem już możliwość, bo w tym roku postanowiłem, że muszę rzucić wszystko i poświęcić się temu w 100%. Aby mieć pewność po igrzyskach, że zrobiłem wszystko, aby osiągnąć ten sukces. I tak naprawdę, gdybym ja nie miał teraz ze sobą złotego medalu z igrzysk, to również mógłbym powiedzieć wszystkim, że zrobiłem wszystko i nie byłbym w stanie zrobić już nic więcej, jeżeli chodzi o treningi i przygotowania, bo były one praktycznie, no można powiedzieć, perfekcyjne. No poza tym, że gdzieś pojawił się jakiś ból, kontuzje, które czasami uniemożliwiały mi wykonanie pewnych treningów, ale jakby licząc poza tym, no to wszystko było zgodnie z planem. Na co dzień najbardziej, co lubię robić? No, mam bardzo mało czasu przez trenowanie i liczne wyjazdy na spotkanie ze znajomymi, więc kiedy wracam do domu, staram się to nadrobić, pojechać nad wodę, popływać, nie wiem, kajak, rowerek wodny, SUP, czy pochodzić po górach. Rower również, za którym tęsknię, na który nie mam teraz czasu, ponieważ cały czas jestem w trasie. No moje życie ogólnie się bardzo zmieniło i większość czasu spędzam na spotkaniach. Jestem zapraszany i krążę sobie po Polsce z miejsca na miejsce, co jest bardzo fajne, ale też oczywiście męczące i muszę znaleźć gdzieś taki balans między życiem osobistym teraz a zawodowym. Na początku było mi bardzo trudno, ponieważ jestem też osobą, która nie chcę, nie za bardzo lubi robić przykrość innym i w tym momencie mam na myśli to, że trudno mi czasami było odmówić, ale już widzę, że tak jak wspomniałem, no musi być ta równowaga między życiem osobistym a życiem zawodowym i właśnie teraz staram się ją odnaleźć, ten balans oraz tą równowagę. To jeszcze trochę historii na koniec. Kiedy i jak trafiłeś do AZS, Politechniki Opolskiej? Do Politechniki Opolskiej trafiłem 3 lata temu. Miałem taką sytuację w Katowicach. Wcześniej byłem w katowickim klubie na WF-ie i w pewnym momencie nie mogliśmy się tam dogadać, więc szukałem klubu, który mnie przygarnie po prostu. I tam wówczas wyciągnięto do mnie pomocną dłoń. No i dzięki temu też jestem tutaj teraz w tym miejscu, bo gdyby nie klub, gdyby nie Politechnika Opolska, to zapewne nie był w stanie trenować, gdyż no, zapewnili mi oni finansowanie i wiesz, miasto Opole mnie wsparło, więc bardzo wielkie dzięki za to. I to, czego mi zawsze brakowało, to komfort właśnie gdzieś finansowy, bo tak jak wspomniałem, no, mój chód sportowy na 20 czy 50 kilometrów nie jest popularny. Gdzieś też mam problem i walczę z tym od kilku lat, aby była możliwość startu nawet na takich meetingach jak meeting Kamili Skolimowskiej, no, który jest bardzo, bardzo popularny, a gdzie tego chodu nie ma niestety, więc tym bardziej widzisz, jest problem, żeby powalczyć na zawodach, już nie mówiąc o tym, żeby sobie gdzieś na tych zawodach zarobić, a my, no powiem ci tak, że w tym roku miałem kilka startów
i na wszystkich startach łącznie w tym roku, ale zarobiłem chyba 500 zł. A za 500 zł, no przez rok raczej jest ciężko wyżyć. Ale czy teraz to się zmienia? Ale czy teraz to się zmieni? Już widzisz, Wiesz że co? jakieś symptomy, jaskółki? Tak, bo mam nadzieję, że się to zmieni, ale też teraz muszę na to popracować, żeby właśnie to się zmieniło, żeby było dobrze. I to jakby w tej chwili się dzieje. No to też nie dzieje się z dnia na dzień. To nie jest tak, że ktoś do mnie urywają się telefony i mówią, no super Dawid, że wygrałeś i teraz sponsor za sponsorem do mnie dzwoni. Tylko dzieje się to troszeczkę inaczej. Skończyła się troszkę walka na trasie, a zaczyna się walka o to, żeby właśnie było dobrze. I życzymy Ci tego, byś i w tej walce odniósł kolejny sukces, bo jak sam przed chwilą mówiłeś, to bardzo ważne dla sportowca. Dawid Tomala, złoty medalista Igrzysk Olimpijskich w Tokio, był gościem Kafa AZS. Dzięki wielkie, Dawid, za poświęcony nam czas. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Dzięki, Bartek Wasilewski. To wszystko. Do usłyszenia. Cześć. To jest Kafe AZS.